Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, Alfa i Omega, początek i koniec. Ten, który jest pierworodnym całego stworzenia, przez którego wszystko się stało, bo Pan Bóg przez Chrystusa, przez Słowo stworzył świat. I ten, który powtórnie przyjdzie, ten, który zamknie losy ludzkości, ten, który jest Alfą i Omegą, zapowiada nam, że do Niego należy czas, do Niego należy wieczność. Jezus jest Królem, Jezus jest Panem. Kiedy przeżywamy to, co przeżywamy, dramaty, cierpienia, choroby, wojny, zaczynamy, a przynajmniej niektórzy z nas zaczynają wątpić, czy rzeczywiście Jezus jest Królem, czy Jezus jest Panem, czy Jezus jest Panem całego Wszechświata, a może dzieje ludzkości wymknęły się z Jego ręki. I nawet niektórzy formują zarzut, tyle się modliliśmy o pokój i nie ma pokoju, to chyba Bóg nas nie wysłuchał. I powtarzamy nieustannie ten sam błąd, wpadamy w tę samą pokusę. My, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, odwracamy tę kolejność i tworzymy sobie Boga na nasz obraz i podobieństwo. I według naszego obrazu Bóg nas nie wysłuchał. Kiedy uczyłem w gimnazjum na pierwszej parafii w Strykowie, jedna z uczennic się pytała: proszę księdza, dlaczego były zamachy na World Trade Center? Tyle cierpienia. Dlatego, że Bóg nas opuścił? Nigdy nie słyszałem takiego pytania, ale chyba Pan Bóg mi natychmiast dał odpowiedź. Nie. Zamachy były nie dlatego, że Bóg nas opuścił, ale zamachy i cierpienie były dlatego, że to człowiek opuścił Boga. Nie dlatego jest cierpienie i wojny, że Bóg nas przestał słuchać, ale dlatego, że my, ludzie, przestaliśmy słuchać Boga. Wszyscy ci, którzy zabijają, nie słuchają Boga. Nie słuchają przykazań, nie słuchają między innymi piątego, nie zabijaj. Gdybyśmy zaczęli słuchać Boga, wszyscy zapanowałby pokój i szczęście. Więc słuchajmy Boga, słuchajmy Jezusa, co On ma nam do powiedzenia. Na temat początków świata już dużo wiemy, nie wiemy, jak będzie z końcem świata. I tutaj Jezus jest bardzo powściągliwy. Na pytania apostołów, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie, Jezus jest bardzo oszczędny w słowach, bo jest genialnym pedagogiem, nauczycielem. Nie chce, żeby oni fantazjowali, co to będzie i kiedy będzie, tylko chce ich nauczyć błogosławionej sztuki życia tu i teraz. Nie przejmuj się, co to będzie. Przeżyj tu i teraz w sposób błogosławiony, a będziesz spokojny o przyszłość. Pan Jezus mówi tak: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Czy Jezus nam pokazuje, że nasze serce ma być w dyspozycji, mamy być głęboko zjednoczeni z Jezusem w postach, w modlitwach, w czuwaniu, w głębokiej, zażyłej więzi z Jezusem. A kiedy zaniedbamy tę modlitwę i zaniedbamy też pewną ascezę życiową, nasze serca będą ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Będą niezdolne do głębokiej, czuwającej obecności przy Jezusie. Pan Jezus mówi dalej: kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Kiedy brakuje nam ducha modlitwy, to kierujemy się emocjami i byle jakiś impuls zaczyna kierować naszym życiem. Lęk potrafi nas zupełnie sparaliżować, wyprowadzić na meandry. To ostatnio widzieliśmy. Wystarczy pogłoska, że zabraknie paliwa. Wszyscy zaczęli się kierować lękiem. Rzucili się na stacje benzynowe.
Pan Jezus mówi, nie kieruj się emocjami, lękiem. Kieruj się mądrością, kieruj się duchem, odwagą. Pan Jezus mówi, będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Po pierwsze, to nieprędko nadejdzie, a nawet kiedy nadejdzie, nasze serca czuwające, zjednoczone z Jezusem, mają wyczekiwać tego dnia z nadzieją. I kiedy przyjdzie koniec świata, kiedy przyjdzie paruzja, powtórnie Pan Jezus przyjdzie, mamy podnieść głowy i nabrać ducha. Być napełnieni Bożym pokojem i wtedy ci, którzy będą dookoła nas, będą mogli skorzystać z tego pokoju, który Pan Jezus będzie przez nas rozlewał. Tak wczoraj mówił ksiądz Dominik Chmielewski na czuwaniu modlitewnym, ale o tym czuwaniu jeszcze za chwileczkę. Kiedy widzimy, patrzymy, co się dzieje za wschodnią granicą, to bardzo często otwiera nam się scyzoryk w kieszeni. Uruchamia się odruchowo, natychmiast pewien taki odruch, pewnej nienawiści, że mam ochotę rozszarpać tego, który krzywdzi. I warto sobie zwrócić uwagę na to, że to, że ktoś krzywdzi, to nie jest bez powodu. Dlatego, że każdy z nas mógł doznać w dzieciństwie jakiejś krzywdy, jakiegoś zranienia. Podam skrajny przykład. Hitler. On był w dzieciństwie maltretowany przez swojego ojca, psychopatę. Był bity po prostu prawie do nieprzytomności. Był zamykany w komórce, ciemnej komórce ze szczurami. Doświadczył tyle lęku, tyle bólu, które ten lęk i ból wyzwoliły tyle agresji. Ta agresja miała być dla obrony, ale dziecko nie potrafi się bronić. Że później, co z tym zrobić? Są trzy takie główne drogi. Najlepsza droga, co z tym zrobić? Przyjść z tym do Jezusa, do Jego największego zranienia, do Jego przebitego serca. Przez spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym, w sakramentach, otworzyć się na proces uzdrowienia. Będzie trwał ten proces wiele lat, ale może być, ale ten proces, jeżeli wytrwamy przy Jezusie, będzie piękny, dogłębny i przyniesie nam uzdrowienie i pokój. Druga droga to jest ten problem, o którym dzisiaj mówimy, to jest alkoholizm. I bardzo często nam się alkoholizm kojarzy już z ostatnimi fazami choroby, ale nie potrafimy rozpoznać tych pierwszych, a te pierwsze są bardzo niepozorne. To już są te momenty, kiedy sięgam po alkohol, żeby podregulować moje emocje, żeby napięcia, frustracje czy lęki zagłuszyć emocje alkoholem. To już są pierwsze fazy uzależnienia. Przychodzi taki moment, kiedy już nie potrafię inaczej regulować emocji, jak tylko przez substancje psychotropowe, między innymi alkohol. Czyli zagłuszanie emocji. I trzeci sposób, odreagowywanie przez niewłaściwy sposób. Czyli doznałem skrzywdzenia, to teraz szukam ulgi wtedy, żeby skrzywdzić. I u Hitlera to było bardzo mocno widzialne. Doznał potężnej krzywdy, opisał to później w autobiografii. Jego teksty są pełne po prostu nienawiści, tego bólu i tak dalej. I później krzywdzony krzywdził na potęgę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy widzimy, co robi prezydent Rosji, to mamy ochotę go rozszarpać. I emocjonalnie mamy prawo do każdej emocji. Żadna emocja nie jest grzechem. Jezus z gniewem spojrzał na faryzeuszy. Jezus uplótł bicz, pełen emocjonalnej takiej energii agresji i zrobił porządek w świątyni. A Jezus jest czystą sprawiedliwością, nie miał grzechu. Więc mamy prawo do każdej emocji. Więc
Mamy prawo do tego, że mamy ochotę rozszarpać tego agresora, ale mamy tutaj nie kierować się emocjami, bo te emocje nas pokierują, jeżeli damy się im ponieść, do przeklinania i złorzeczenia. I wielu ludzi to robi. Przeklinają, życzą mu śmierci, jak najgorzej mu życzą. A co się wtedy dzieje, kiedy przeklinamy kogoś, kiedy złorzeczymy? Pojawia się szatan, jak na zaproszenie. Bo to jest jego teren, to jest jego specjalność. Przeklinać, niszczyć, zabijać, czynić serce podłym, nienawistnym. To on to lubi, to on się czuje zaproszony, przychodzi. A co my mamy robić? Nie korzystać z narzędzi szatańskich, złorzeczenia i przeklinania kogoś, tylko mamy mocniejszy oręż. Oręż Bożej miłości, która już raz na zawsze zwyciężyła grzech, szatana i śmierć. A teraz to ma się zrealizować w naszym życiu. Mamy mieć Boże metody postępowania. Przez Boże błogosławieństwo, przez miłość, która zwycięża grzech, która zwycięża zło, zwycięża śmierć. Zobaczmy. Ludzie próbowali nienawiścią wyeliminować Hitlera. Ich nienawiść miała bardzo ograniczony zasięg działania. Było wiele zamachów na jego życie, nie udało się, bo nienawiść ma ograniczone pole działania. Kiedyś byłem w bunkrze Wilczyszaniec, tam nam przewodnik pokazywał, tutaj był zamach, tutaj była teczka z ładunkiem wybuchowym i tak dalej, ale Hitler wiedział, gdzie usiąść, usiadł za takim filarem, który go ochronił przed tym zasięgiem bomby, tego ładunku. A kiedy będziemy korzystać z metody, która jest miłość, miłość nie zna granic, ani ziemskich, ani wiecznych. Miłość może dopaść drugiego człowieka na końcu świata i miłość przekracza nasze ziemskie kategorie i miłość aż idzie w wieczność. Dlatego naszym orędziem jest miłość. Dlatego wczoraj na tym czuwaniu modlitewnym, co to było za czuwanie? Noc walki o błogosławieństwo dla Polski. To było już zaplanowane kilka albo kilkanaście tygodni temu, jeżeli nie kilka miesięcy. Data już była od dawna i tak Duch Święty chciał, żeby to było teraz. Tej nocy w wielu miastach Polski, a nawet w wielu państwach na całym świecie, na różnych kontynentach, całonocna była modlitwa. I w Niepokalanowie ksiądz Dominik Chmielewski, inicjator tej akcji, czy Duch Święty przez księdza Dominika, ksiądz Dominik modlił się z wiernymi o błogosławieństwo dla Polski, ale też ogarnął swoją modlitwę Ukrainę i nie tylko Ukrainę. Chciałbym zacytować słowa księdza Dominika. Ksiądz Dominik mówił tak, że jesteśmy w Niepokalanowie. Niepokalanów jest miejscem szczególnym, miejscem Niepokalanej i Szaleńca Niepokalanej. I w sposób szczególny chcę oddać tego szaleńca, który chce wywołać trzecią wojnę światową, chcę go oddać szaleńcowi Niepokalanej, Maksymilianowi Kolbemu, aby Maksymilian Kolbe w sposób szczególny modlił się za Władimira Putina, aby gdziekolwiek on jest, aby święty Maksymilian stanął przy nim. I żeby przez tę noc modlił się za niego w sposób szczególny. I mówi dalej ksiądz Dominik, i nie mam wątpliwości, który szaleniec wygra. Miłość zawsze wygrywa. Miłość Boża w Jezusie zwyciężyła świat. I ona zwycięży świat. I ona zamknie dzieje ludzkości. Jest takie małżeństwo. Monika i Marcin Gajdowie. Autorzy pięknych książek o wychowaniu, małżeństwie, rodzinie, konferencji. I oni mają takie swoje naczelne hasło. Im więcej miłości, tym więcej miłości. Czyli odrobina miłości może człowieka tak poruszyć, tak przemienić serce, że on później coraz mocniej kocha. Jak mała gruda, mała kulka śniegu może wywołać wielką lawinę. Tak odrobina miłości, która jest największą siłą we wszechświecie, może wywołać wielką lawinę miłości. Takie cuda Pan Bóg potrafi czynić
przez swoją miłość. I takim wielkim świadkiem, ambasadorem Bożej miłości był święty Jan Paweł II. I to on w obliczu wielkiej groźby wojny nuklearnej, światowej, która by zmiotła cały świat z powierzchni Ziemi, w 1984 roku zawierzył cały świat i sprawę pokoju Matce Bożej, Matce Pokoju, Matce Księcia Pokoju, Matce Jezusa Chrystusa. I chciałbym tą modlitwą właśnie teraz z wami się pomodlić. Powstańmy. Jeżeli zgadzacie się z jej treścią, możecie w duchu już w trakcie modlitwy mówić Amen i na końcu też wypowiedzieć na głos Amen. O Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.